Raz, dwa, trzy. Hej, siemaneczko, witam was w 25. odcinku Football Managera 2015. Jedziemy z live'em, 19:45. O, właśnie skoczyło 46, 2 lipca 2015 roku. Cioramy dalej naszą tutaj Lechią Gdańsk. W poprzednim odcinku, jak niektórzy wiedzą, udało nam się zająć pozycję lidera. Przy oczywiście odrobinie szczęścia, bo Lech nie wygrał swoich dwóch meczy, dwóch spotkań. A, przepraszam. Lech ma jeszcze jeden mecz zaległy. Czyli możemy stracić pozycję lidera, ale to i tak nie jest źle, bo w punktach będziemy na takiej samej mniej więcej linii. Dzeko w Romie, to prawda? Nie mów, że Dzeko w Romie. Górnik Łęczna szykuje się, że Bajo odejdzie. Jednak Onet miał rację, że Kosicki w Niemczech. No właśnie też dzisiaj przeczytałem, że jest w Niemczech. Nie wiem, bo póki co nie bawiłem się jeszcze sztabem szkoleniowym, więc trudno mi powiedzieć. Na razie tego nie robiłem. A, zaraz muszę sobie tutaj. No tak, Bajot jest bez. Kończy mu się kontrakt. Ale on ma opcję przedłużenia po 25. Myślę, że przedłuży. Nie mogę przebudować sztabu. Ale nie, chyba nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ograniczeń. No i jest koniec kontraktu Rodgera. To są doświadczeni zawodnicy, ale tacy zawsze nam się przydadzą. Ale powiem ci, że warto. Drągowski się kocor zrobił. Trochę wypożyczeń poczyniłem. No najlepsze są wypożyczenia i to jeszcze dwuletnie. Plus jeszcze oczywiście wyłączanie opcji, żeby mogą sobie ściągnąć z powrotem, nie? Bo to też jest bez sensu. Julierme podany, że ten tam z tankcją trochę. Matysiak, Tomasz Cywka, kończy mu się kontrakt. No niestety. Songo, ja mam i Wilsona. No proszę, fajne transferyki. Roger, jakbyś chciał mniej zarabiać, to bym ci dał nowy kontrakt. Ale nie chcę. Droppa znowu kont. 2-3 miesiące, czyli defensywny pomocnik musimy szukać. O, odłączyło mnie od czatu. Nie chce mi wejść na razie ten link. Merindos, hej, witam cię bardzo serdecznie. Witam cię chyba po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Witam cię mega serdecznie. Tylko kwestie między klubami. Kurde, ale Dzeko w Romie. Czemu Roma? To jest dobry piłkarz, ja tam bardzo Dzeko lubię. Znowu zginął mi Twitch. Gdzie masz Wilsona? Podejrzewam, że w Manchesterze United. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale gram na małej bazie danych, więc mogę nie mieć wszystkich piłkarzy. Ale zaraz sobie sprawdzimy. Proszę bardzo. Pereira powraca, to mnie tam mało interesuje. Ale co daje nam ten? Najlepszy w klasie, czyli udało ci się zdobyć nagrodę menadżera miesiąca dopiero pierwszy raz. Aha, chodzi ci o Unbeliever. Przeszedł mi do Jagi. Aha, sorry, nie strzaiłem. Ale faktycznie. Dobra, dobry trening Falottiego. Mówiliście, żeby dawać mu szansę, zacząłem mu dawać szansę i Marco Falotti zaczyna grać coraz lepiej.
Kraus się widzę też dobrze rozwija. Alessio Loporto. Jak się ma Harry Wilson? O proszę. Jak się ma determinację 20, to się rozwija też porządnie. Melker Halberg, proszę bardzo, to mówiłem, że to będzie kocur. Znaczy ja mówiłem, że będzie kozak. Kraus się dobrze rozwija też. Złota piłka Messi, Ronaldo, Suarez trzeci. 11 roku na świecie. Alaba, Thibaut Courtois, David Alaba, Sergio Ramos, Mats Hummels, Philipp Lahm, João Moutinho, Juan Mata, Eden Hazard, Leo Messi, Edinson Cavani, Luis Suarez. Na liście rezerwowej Zlatan Ibrahimović, Juan Fran Diego Costa, Ronaldo, Rodriguez, Martinez, Neuer. Złoty chłopiec, Meyer. Jest ich trochę tych Wilsonów. Kurczę, mam problem z resztą sztabu, bo nie mogę wstawić reszty. Meyer to jest kozak też. Ibrahimović obcokrajowcem roku. Do kiedy Ibrakadabra ma kontrakt? To 2017. Czekam na kogoś doświadczonego, może on będzie kumał. To jak będą później chłopaki, to na pewno pomogą. Nicolas Bajot oficjalnie obcokrajowcem roku w Ekstraklasie. Pochwalimy. Ktoś mówił, że będzie transferem sezonu. Cia, zarąbiście. Vieteska się jeszcze rozwija na plus, proszę bardzo. Z nim przedłużyliśmy kontrakt, mamy go jeszcze na przyszły sezon, więc jest pięknie. Dobra, trenujemy. Scouting. Nie, sorry, transfery, dyrektor. Co sugeruje cele transferowe, defensywny pomocnik. Koniec kontraktu. Nie znaleziono, no nic. Wiesz, lada chwila, on believer i może się ktoś pojawi doświadczony. Wszystko żyje czy znikło? Nie, wszystko żyje. Nic nie zginęło, wszystko żyje. Tylko tablet mi umiera. Tylko czat zastosuję. Dobra. Na razie działa. Najnowsza opinia zarządu, nie do ruszenia. No oczywiście, że nie do ruszenia. Borysiuk może zapomnieć. On słabymi występami, tak? Nie jest taki zły ten Borysiuk. Cristiano Brigi. Biragi. Akceptuje kontrakt. Lorenzo Cristich. No skill, siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie. Mało osób, zaraz się tym zajmę. No skill. To jest człowiek. Skill, może ty będziesz wiedział. Polska Liga ma jakieś ograniczenia? W sztabie, szczerze, to nie mam pojęcia. Dokładnie, ja też nie mam pojęcia, bo w sumie dla mnie to nie ma ograniczeń. W sztabie szkoleniowym. No, w sztabie szkoleniowym może być tyle sztabu, na ile zarząd pozwala i tyle w sumie. Bo to przecież hajs idzie z zarządu. Więc tak mi się wydaje przynajmniej. Jak tam no skill? Wczoraj gra sieciowa przez sieć. Sieciowa przez sieć, no jakby mogła być jakaś inna. Ale wybaczcie mi, znowu cały dzień na słońcu, więc mogę pleść bzdury. Dobra, taktycznie na razie z Augsburgiem. Aha, Unbeliever. Bo po prostu klub ci nie pozwala na więcej trenerów, bo ma. Czyli klub narzucił ci ograniczenia klubowe, ograniczenia sztabu szkoleniowego.
Zaraz ci wytłumaczę, jak to zmienić. Wchodzisz sobie w sztab szkoleniowy. Poczekaj. Czy to tu? Zaraz zobaczę. Nie. W zarząd. I masz coś takiego jak prośbę do zarządu. Sztab szkoleniowy. I tu powinieneś mieć, że możesz ich zwiększyć. Przynajmniej tak było w poprzednim FM-ie i tak powinno być w tym. Bo tu nic więcej nie ma. No ja nie mogę na razie. Widocznie masz full. Zarząd, dokładnie. No, o to pytam. Może coś zwiększy. Bo mnie padaka bierze. Dobra, chłopaki, no to lecimy dalej. Ej, tak sobie zobaczyłem i... Bonak 98 jest na moim live'ie, więc mega cię witam bardzo serdecznie i ja jeszcze u ciebie nie byłem, ale też na pewno wpadnę, bo ostatnio Kasi cię reklamował, że zaczynasz, więc szacun i respekt po prostu. Bonak. No skill, ty to naprawdę się starasz, kurde, jesteś no niezły, niezły, naprawdę. Jakich piłkarzy polecasz, Krakowia? Witam cię, X Gniado. Który sezon? Drugi. Drugi dopiero. Ej, co jest z tym czatem na tablecie? Czemu zdycha? Muszę minimalizować ten, znaczy ten, muszę sprawdzać na kompie wszystko, bo ginie mi czat na tablecie co chwilę. Dobra, chwilowo jestem dostępny. Aha, który sezon? Boże, przecież Unbeliever, ty pytasz tutaj kolegi. Właśnie się skapłem. Pokaż skład i kozaków. U mnie jest, można powiedzieć, że na razie jeden kozak w sumie. Gdzie to jest skład? U mnie jest jeden kozak. Gdzie on jest? Alessio Loporto. Może obecnie nie jest jeszcze jakiś siwy dym, ale ta determinacja 20 naprawdę robi swoje i ten chłopak gra coraz lepiej z każdym meczem, więc on się na pewno będzie nieźle rozwijał. Teraz trzecie miejsce po 10 meczach. Ej, to nie jest źle, gram z kolegami. Gigantus, towarzyszy widzisz, lecisz ostro, śmakuje. Trochę później wszedłem. Nie, no nie ma sprawy, nic w sumie nie przegapiłeś na razie, 9 stycznia. Więc siema Gigantus. No i z moich talentów to w sumie tyle póki co. I Nicolas Bayot to jest kozak w tym sezonie. Mimo że atrybuty może takich nie ma, ale no 15 występów, 7 bramek, asysta, gracz meczu, naprawdę nieźle. Dobra, lecimy dalej. Lecę ty towarzychy w sumie, jak tak idziemy całą karierę, to idziemy całą karierę. Górnik Augsburg. Bezcenne zwycięstwo po heroicznym boju. Halberg, Falotti. Witam Oskar77, witam cię bardzo serdecznie po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Cieszę się, że jesteś, wielki szacunek. Tam widzę, że like dałeś pod moim postem. Czasem dam. Czasem dam. Dobra, lecimy sobie dalej. Dobra, lecimy dalej. Tomas RKS, witam cię bardzo serdecznie. Po raz drugi, pamiętam, że byłeś wczoraj. No skill, ty to naprawdę niesamowity jesteś. Kurde, wielkie dzięki, naprawdę. Coraz więcej nas. Oczywiście, że pomogłeś, chłopie. Wielki respekt, naprawdę. Myślę, że jak się kanał rozwinie i będzie trochę więcej followów i będę potrzebował moderatorów, to
Być może jesteś jeden z pierwszych w kolejce, a właściwie chyba jesteś pierwszy w kolejce. Jeśli tam oczywiście będziesz zainteresowany w przyszłości. Lecimy. A co zrobił No Skill? Nie wiem, z ile osób mi załatwił, ale wczoraj było na przykład 13 w pewnym momencie na live'ie. Mnóstwo osób bardzo zareklamował mnie. Gdyby nie No Skill, to bym o tobie nie wiedział. Właśnie. No Skill wypłata dopiero jak będzie licznik 100. Dokładnie, gdyby nie No Skill, to by tutaj dużo osób nie było. To samo wczoraj, to samo dzisiaj, dlatego no, takie rzeczy trzeba doceniać, nie? Tak więc naprawdę No Skill, wielki respekt i szacunek, dzięki mega. Nie, spokojnie. Robię to bezinteresownie. To tym bardziej wielkie dzięki. Mamy same kontuzje. Tutaj Inter finalizuje transfer Jose Sosa. Fajnie się ciebie ogląda i tyle. Ludziska, polecać mi. Dzięki, dzięki wielkie. Jeżeli fajnie się mnie ogląda, to super, super, mega się cieszę. Mega się cieszę, naprawdę. Lecimy kolejny meczek towarzyski i no nie zrobimy żadnych transferów, bo nie mamy na to pieniędzy. Jesteśmy na minusie, chyba że odejdą od nas zawodnicy. A taka opcja też wchodzi w rachubę. Zarząd prosi o listę piłkarzy na zgrupowanie. Zaraz ją. Follow poleciał. Kurde, więc witam cię, X Gniazdo. Witam cię mega serdecznie, cieszę się, że jesteś. Ja zrobię tak w jednym odcinku taki spis wszystkich followów i no i przeczytam was wszystkich na głos, bo niestety na razie mi się nie pokazuje. Nie mam followów zrobionych, a zrobię je dopiero po przeprowadzce, dlatego mega się cieszę i dzięki wielkie. Wielki respekt. Dobra, wybieramy wszystkich. Pokaż jeszcze tylko twarz zakapturzonej o. Jak się nazywa ten mój Włoch? Już ci mówię, bo mam ich kilku. Ale ten kozaczek, co z tą determinacją 20, to jest Alessio Loporto. Z Udinese, jak dobrze. Nie, z Perugii, sorry. Perugia, no. Kupujcie Drągowskiego, warto go brać. Tak, tylko że. Ty grasz Jagą, dlatego masz Dąbrowskiego, a w FM-ie zauważyłem, że Drągowski od razu odchodzi do innych tych klubów. Gdzie on teraz tutaj może grać? Jagiellonia. No, Drągowskiego już tu dawno nie ma. Historia transferów. Frankowski, Dziomalidze do nas. Cyber, lecisz bez transferu w tym oknie, bo źle będzie. No właśnie tak myślę, że faktycznie, że. O, do Olympiakosu poszedł za 1 100 000. Wart jest 650. A, wypożyczony do Bełchatowa. Pokaż go. Drągowskiego? Proszę bardzo. Nieograny jest. A, bo kontuzja na 4 miesiące. Za 1 100 000 poszedł. Właśnie myślę, że też polecimy bez transferów, chyba że kogoś sprzedamy. Tylko wtedy ewentualnie. I trzeba się zastanowić, co z kontraktami dla Rogera i naszego Francuza. I Dnipro składa ofertę za Mraza. Tylko że składa ofertę śmieszną. Jest ważnym zawodnikiem. Nie no, jak coś to tak, żebyśmy chociaż trochę zarobili, nie? Kineszan, dupy nie urywa. No dupy nie urywa dokładnie, ale. Ale nie jest też zły. Wiesz, no. Jak na możliwości klubu Łęczny, no to. Trzeba się cieszyć tym, co można mieć, a. Gościa można rozwinąć naprawdę nieźle, tak mi się przynajmniej wydaje. A jak. Grają tam Gniazdo, chyba mówił, że Krakowią gra, no to tym bardziej. Do takiego klubu mu się przyda. Mraz zarabia mało, więc można mu mały kontrakt zaproponować.
Ile on ma? Pierwszy zespół, pierwszy 2017, płaca 95 dostanie. 135. No wiedziałem, że gdzie chciał więcej. Dobra, 115, niech będzie. Gdzie są zapisywane screeny z FMA? Jak wyłączysz FMA, to ten, to ci się, to wyskakuje ci takie okienko i tam możesz zapisywać te screeny. Masz też follow ode mnie. Wielkie dzięki, Kineshan. Witam cię w takim razie bardzo serdecznie. Więc no, rośniemy, rośniemy, rośniemy. Jest nas coraz więcej. Kurde, naprawdę się mega cieszę. Dzięki chłopakim. Emerytów wywal, nie przedłużaj z nimi, sprowadzisz młodszych za nich. Ja mówię o Drągowskim. Aha, myślałem, że mówisz o tym. O tym Włochu, bo tam była też rozmowa o tym Włochu, o Le Porto. Nie, Drągowski dupy na razie nie urywa, ale jak tam przejdzie do jakichś takich lepszych klubów, jak ktoś prowadzi lepsze kluby z dobrą szkółką młodzieżową, to na pewno coś tam może z tego zrobić. Inter przegrał z Brescią. Tam są niezadowoleni, Kimfoko. Więc Gniazdo i Kineshan dołączyli dzisiaj do nas. Więc kurde, mega, mega się cieszę. Naprawdę wielki respekt dla was. Gra w obronie. Na River. Okej. Okay. Gra nam się zapisuje. Ten styczeń leci szybciutko, jak widzicie. Tararara, gdzieś tu miałem wodę. Mam. Wodę, wodę. Nie piję piwa, Gigantus. Żeby nie było. Mrychalski. Gram piętoligowym angielskim klubem i ustawiło mi się, że sam rozgrywam mecz o 21. A ja chcę tylko pierwszą drużynę. Wiesz może, gdzie to zmienić? Chło, no powiem ci, Mrychalski, że nie mam pojęcia, nie miałem czegoś takiego, nie prowadziłem nigdy. Zaraz, 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 ale chyba wiem, gdzie to można zmienić. Znaczy tak sobie porównam mniej więcej z poprzednim FM-em. A, Unbeliever mnie wyprzedził. Dokładnie, szczap, obowiązki. Masz pierwszy zespół i masz tych młodzików. I chyba tu wtedy możesz, tylko że ty masz ten U21 i tam chyba możesz zmienić, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Lecimy dalej. Wodę jak wodę spokojnie, taki upał, że trzeba się nawadniać. Dokładnie. Nie dziwię się, Halski. Nie dziwię się, mnie też by to męczyło. Dzięki wielkie. No, dzisiaj na budowie miałem ponad 40 stopni, 40 chyba 1 czy 2. Myślałem, że wykituję. Jeszcze miałem taki plus, że chociaż dzisiaj nie byłem na autostradzie, więc a robiłem taki planung, więc mogłem się chować do takiego domu, co tam budują pewnie Polacy. I chociaż taki plus był z tego, ale później musiałem przez 2 godziny walcem jeździć, a tam taki skwar, klima nie działa. Normalnie myślałem, że się uduszę dzisiaj. Guardiola może odejść. Budziłek Onyszko składa raport o postępach. No teraz to się nie rozwinął w tym miesiącu akurat. Chrobry Mraz składa podpis. Wart jest już na pewno dużo więcej po podpisie, nie tyle samo, ale nic. On gra równe sezony, więc zasłużył na to. W walcu klima nie działa, złóż skargę do szefa. Chyba muszę coś powiedzieć na ten temat. Ale nie, masakra, czułem się normalnie jak w sardynce. Jak sardynka w puszce, znaczy się chciałem powiedzieć. Ej, no, jak mogli wypożyczyć tego Sanabrię z Romy? Nie ogarniam tego po prostu. Za dobry piłkarz na polską ligę. No, okienka transferowego za bardzo tutaj nie naruszymy. Obciążenia, trening strzelecki.
Nie będę chwalił nikogo, bo to się... Zajebiście, dziękuję, zwiększyli mi limit. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. To się mega cieszę. Mega się cieszę, jak ty się cieszysz, więc... Po prostu zajebiście. Lecimy dalej. Do ogrania, oczywiście. Zrób bilans w tym FM. Sporo grajków można wypożyczyć. Zrobili bilans, Boże. Ja wypożyczyłem 4 z ligi angielskiej, więc jestem happy. Czyli wychodzi, że tak chyba coraz mniej realny się robi ten FM. Kurde, albo mi się zdaje, albo było z 13 na czacie do 6 osób. Masz rację, jest nas 6. Chociaż jak wejdę w listę oglądających, to jest nas 7. Tak więc to się chyba zmienia. I to za darmo można wypożyczyć, poważnie? Za darmo? To zaraz spróbuję ogarnąć defensywnego pomocnika na wypożyczenie. Wypożyczenie defensywny. Nie znaleziono. Ej, nieustalone. No nie można tak. Póki co nie znajduje mi nikogo. Ja wczoraj do Legii zakupiłem Teo Walcotta, Milnera i jakiegoś Anglika z wolnego transferu na obronę i Portugalczyka na pomoc. Świetny, 5 gwiazdek ma. Jak to Teo Walcott w Legii? Ja im pensję tylko płacę, ale da radę. No chyba, że wiesz, że zarabiałem jakąś kosmiczną pensję. Wybierz sobie, jaką rolę ma pełnić przy wypożyczeniu. W sumie to jest trafna uwaga oczywiście, ale i tak nie ma żadnych defensywnych pomocników, więc w sumie nie ma kogo wypożyczyć. No nic, nie będę płakał z tego powodu. Ciach, ciach. Inter znowu przegrywa wszystko, no kurde. Szlak by to trafił. Tomasiewicz wznawia trening. Jak grasz w trzeciej lidze angielskiej, Skybet League One, albo Skybet Championship, kluby jak Chelsea, Arsenal, Manchester wypożyczają za friko. Zarąbiście. Warto stawić każdemu graczu ze składu indywidualny trening, czy tylko niektórym. Chodzi mi o rozwój. No w sumie z tego, co ja robiłem w poprzednim FM-ie, to w sumie każdemu dawałem z osobna. I to sprawdzało się w poprzednim FM-ie. W tym jeszcze tego nie sprawdziłem, więc być może też będę musiał to sprawdzić. Jedziemy dalej. Jesteś fanem Interu? Tak, tak, od zawsze. Czy odkąd pamiętam? A co w tym dziwnego, że jestem fanem Interu? Dlatego nie można, bo przecież u nas się zaczyna 1 lutego okno transferowe. Przecież dlatego nie mogłem pewnie nikogo wypożyczyć. Zaraz sobie kogoś znajdziemy. Znowu Inter przegrał, no niech by to. A właśnie, chciałem z Interu kogoś wypożyczyć. Kogoś, kto tam nie gra. Kovacic, Shakira, Shadil. Gdzie on tutaj jest? Jezu. Ej, nie mogę się skupić przez ten upał. Czekajcie sekundę.
Sorry, chłopaki. Musiałem się pożegnać. Już jestem, więc gram tylko ligę angielską. Nie wiem jak z innych wypożyczeń. Ja jestem Rossonerim. No trudno, i tak wielki respekt. W tym sezonie walę na Ligę Mistrzów. Bramkarza mam Kozaka, reszta ujdzie. Siema Bysiek 94. Ja już Liga Włoska, to AC Milan. Choć to słaba liga. Milan, lepiej Juventus albo Roma. Ostatnio ta liga słaba. Przed podejściem włoskich klubów do Ligi Europejskiej, tak jak mówisz, tylko AC Milan. Dla mnie tylko Internacjonale. No ale nie ma co się hejtować, to jest piękne w futbolu, że szacunek do rywala trzeba mieć, nie? A to ginie po prostu w obecnych czasach. Ale skoro mam milanistów, to jestem ciekaw waszej wypowiedzi na temat tego Mister B. Jak tam wy się, jak wy o tym myślicie, jak on chce wykupić udziały. Tomasiewicz dobrze trenował też. No fajnie, fajnie, ale w sumie więcej bym oczekiwał od tego zawodnika. Taktyka przeciętnie i ofensywa przeciętnie. Co się dzieje z tym naprawdę tabletem ostatnio? Jezu, co za pogoda. Ja już ligę włoską karierę miał. Sassuolo, angielska Crystal Palace. Chociaż Manchester United to mój ulubiony klub, a reszta losowo wybieram ligi. Lepiej nigdy nie biorę, na przykład Hiszpanii grałem Elche lub Granadę. Fajne są kariery z słabszymi drużynami, jak na przykład Cybergórnikiem. Dzięki. A i tak najlepszy klub na świecie to Manchester United, pisze Merindos. Mieszkam na ulicy, gdzie mam dwóch kumpli, odpowiednio Inter Milan i Juventus. A to cała ekipa się wzięła. Całość udziału, co nie dostanie. Bungu, bungu zostanie czasem tylko reprezentatywnym. Aha, hejka i karot, hejka. A ptak Neta robi? A słychać go? Hejka i karot, co tam? Walka o tytuł, zmieniamy tutaj sobie teraz. Nie będziemy się tam pierdzielić z tym. Początek zgłaszania. No tutaj akurat za wiele się nie zmieni, bo nikt nowy nie przyszedł, ale możemy jechać transferyki. Transferyki. Jutro wyjazd, 3 dni wolnego? Ej, szalejesz, szalejesz. Ja wreszcie po pół roku wszedłem do Premier League drużyną amatorską z najniższej ligi angielskiej. Bysiek. To kozacko, naprawdę. Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Wielki Cassie 9. Ja pierniczę. Cześć Cassie. Dzięki, naprawdę, kurczę. Witam cię mega serdecznie. Ja, aż mi się gorąco zrobiło, że wielki Cassie przyszedł. Ja. Dzięki wielkie. I akurat mi się zaczęło wszystko renderować i mi się ścięło. Nie. Nie, nie. Dokładnie, to jest ten wielki Cassie od Pentagon Challenge. Dokładnie tak. Haha, spokojnie. Zaraz mi się notebook spali. Kisiel w majtach. Nie. Ej, karot. Nie, nie, nie wierzę, nie wierzę. Dzięki Cassie, dzięki. Dobra, niech to się renderuje szybciej teraz. Na wielkiego to trzeba mieć wygląd i wygląd i pieniądze. Ale no wiesz, ja tam pamiętam, że mówiłeś skąd się wzięła ksywa Cassie, nie? Cassie, ty jak komentujesz, to często mnie rozpierdala ze śmiechu. Co ty gadasz? Ja też to... pamiętam to, co ty gadasz. Pamiętam, pamiętam. Ale nie, nie, jestem mega zaskoczony. Dzięki jeszcze raz. Chrzano ciśnie, więc Cassie nie gra. A Cassie grał przecież przed chwilą. Ja nie wiem, czy live'u nie było, bo chyba nie widziałem informacji na Facebooku, ale grałeś przed chwilą Cassie, nie? Bo wczoraj mi chłopaki pisali, że ty jakiś tam odcinek na sobotę chyba szykujesz. Co ty gadasz?
Albo to takie zawsze zmęczone, takie kurwa. Nie. Jak wy tam ogarniacie tego, dalej tego Eurotrucka? Ale nagrywam Pentagon, a to zarąbiście, bo to chyba się 2 dni, nie? Tak, dokładnie. Ale lipa w tej obronie. O ja. Ej. Kurde, ten dzień jest piękny. Dobra, spotkanie z zarządem. W ogóle trzeba tu ogarnąć, co się w grze dzieje, bo tam na razie ekscytacja Kasim moja, jeśli chodzi o mnie. No jest dobrze, ale może być lepiej. Jest problem z tym. A co to za kariera? Moja pierwsza na razie amatorska kariera na notebooku, na razie na laptopie cioram, dopóki się nie przeprowadzę, więc taka górnikiem Łęczną. Coś tam osiągnąć. I poprzedni sezon żeśmy zajęli czwarte miejsce w grupie mieściowskiej. No i w tym sezonie tak kombinowaliśmy z taktykami troszeczkę i byliśmy w Euro, ale przegraliśmy rewanż w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej z Wiktorią Pilsen. No i tak ciśniemy sobie tutaj tym górnikiem Łęczną. Kasi, teraz ja będę walił Pentagon, bo liga angielska zdobyta. Brakuje majstra tylko, no ale będę teraz pokazał, robił innym klubem. No to powodzenia. No dokładnie, powodzenia, powodzenia. Ja wiem, co, ostatnio zrobiliście mi taką ochotę normalnie Eurotrackiem, że go nawet zainstalowałem. Bysiek to mega wyzwanie cierpliwości. To ja już nie wiem, czy ten Bysiek, czy nie lepiej poczekać na nowego FM-a i wtedy zacząć od początku. Nie, no to zależy, kto ile ma czasu, nie, na poświęcenie. Bo ja to tak, wiecie, no jak ja jestem po 18 i zacznę, nie wiem, przed 19 live'a, no to też tak, kurde, z tym czasem jest ciężko, nie? Dixon Choto składa znowu raport poszukiwania. Ale on tam samych słabiaków znajduje. No właśnie, w sumie tak, w sumie racja, Kasi. Ci, co jeszcze nie pracują, to mają wakacje, zarąbiście mają. Jezu, to były czasy. Ja bezrobocie na razie. Co jest, ej, Karot? Oj, trudne, trudne, Kasi, pytanie. Ja bym w sumie. Nie wiem, mnie tam zawsze. Nie wiem, kręciła ta liga amerykańska jednak. USA. Dokładnie, Stany. Dokładnie, tam jest ciekawie. W ogóle, jak ten FM toleruje teraz te przejścia tam doświadczonych zawodników do ligi amerykańskiej, bo to mnie aż ciekawi. W Stanach grają w piłkę nożną. Grają. Ostatnio nawet w polskiej telewizji transmitują, jak czasami spać nie mogę, to oglądam. Jak Meksyk, to Monterrey. A to tam, gdzie ten? Gdzie Ronaldinho był? W Meksyku mafia porywa piłkarzy, więc uważaj. Ej, dobra, my tu gadu gadu, a tu mamy mecz z Miedzią Legnicę. Więc usuwamy cały skład? Nie, w sumie tylko droppę sobie usuniemy. Okej, nie idę tam. Kasi wystraszył się Meksyku przez mój czat. Nie. Pseudoliga MLS się nie liczy.
A tam. Ameryka robi postęp i to bardzo duży. Wieteska na defensywnym. Co my tutaj? Kogo damy? Wilk, Roger, Falotti, Halberg, Bajot myślę, że zostaną. Król Tomasz Zachorski. Ej, czemu oni wszyscy są nieograni? Nie. Okej. Dobra, później ich zmuszę do grania. W takim razie, no, lecimy takim składem chyba. Czekajcie, chyba, że w obronie kogo by tu można było dać ewentualnie. Mraz też nieograny. Kurczę, ale dziwne ustawienie. Właśnie, muszę ten obejrzeć tego twojego vloga, Cassie, o tych Stanach, bo jeszcze nie miałem okazji w sumie. Usuń tego Ferrari, nie ma czerwonej koszulki, więc będzie powolny. To jest Ferraro, a nie Ferrari. Dziwne ustawienie? To jest ten, asymetryczne. Skupiamy się na lewej stronie. Z pomocą Jarosza żeśmy tą taktykę zrobili. Więc nawet jakoś cioramy nią. Za niedługo to ten. Będzie można znowu oglądać Cassiego Pentagon, więc będzie się działo. Cassie, a w te swoje dinozaury to tam grałeś jeszcze? W ten ARK, czy jak to się tam nazywało? Weź zrób sporo towarzyskich rezerw i niech się ogrywają, bo masakra z tym ograniem. Okej, zrobię to zaraz. Ustawienie musi być symetryczne, bo inaczej oczy bolą. Nie jest źle, no. Symetrię można robić w Prison Architekcie. Tam można wszystko symetrycznie budować. Futbol jest niesymetryczny. Jest asymetryczny. Lecimy z tym koksem. No coś tam grałem w ten ARK. Świerczok i stracimy bramkę. Ej, bo kurde, grajcie coś chłopaki, bo normalnie ten. Cassie jest jako widz. Co chwila są update'y, więc pewnie będę jeszcze grał. No ja w sumie też myślałem, czy nie ogarnąć tej gry, czy jej nie kupić. Tylko to trzeba mieć też ekipę, żeby grać właśnie i to z tym jest problem. Tu. Zachęć. Dalej, chłopaki. Cholerna mieć Legnicy, no. Co ty gadasz? Gdzie macie ambicje? Chcecie w ogóle wygrać ten mecz? Co ty świrujesz? Dobra, wszystkich ścioraliśmy tam. Ktoś smutny jest. Wejdzie król Tomasz i wszystko pozamiata. Aż walłem w mikrofon. Sorry, panowie. Loporto. Wilk, Roger, no wreszcie będzie Bajot, Halberg, znakomicie, proszę bardzo, Halberg. Merkel, Halberg, znakomita bramka skrzydłowego Szwecji. A nie, bo on nie zadebiutował, to niedoszłego jeszcze skrzydłowego Szwecji. Bajot, Roger, Falotti, Falotti, Halberg. Rzut rożny. Bajot, Halberg, Wieteska. Wieteska do Bajoda, Bajot, Halberg, Roger. Tam powinien być rzut karny, ja tam widziałem. Padł pyskiem na murawę, ale no niestety nie udało się. Zaraz tam ogarnę czat, tylko teraz chwilowo skupiłem się na meczu. Roger pada. No to jak pada, to wprowadzimy sobie tutaj. Dżamalidze. I lecimy dalej. Dobra, czytnę sobie czat, co tam się dzieje. Cassie idzie na mistrza w Barney, tylko do United traci zaledwie 8 punktów. No grałem przecież chłopaki przeciwnika. Dokładnie. Cassie, powiem ci, że w awansie z najniższej ligi angielskiej do najwyższej pomogli mi skauci. W jakim sensie kozaczków ci przynosili? Tak, no to pięknie, aż pacha mięknie. Jeden, co grał u mnie w League 2, to teraz jest podstawowym obrońcą w United. No, Fergie dobrze idzie. No ja ostatnio byłem ten troszeczkę na Ferdzie, ale niestety Twitch coś ostatnio źle funkcjonuje na moim tablecie i nie mogłem spokojnie sobie obejrzeć. Dżamalidze, Dżamalidze Falotti, Bruszczagini, Halberg, Halberg, jest rzut karny! Rzut karny, czerwona kartka, wyrąbać go. Nie ma czerwonej, ale Bajot, czy będzie ósme trafienie w sezonie?
Bajot. Bajot. Bramka! Kisiel puścił to. Ależ popuścił. Bardzo dobrze. 2-1. Król Tomasz wejdzie. Okej. Szczepaniak, Świerczuk, Budziłek, ależ wybronił. A kiedy Kasi ten live ogarniasz? Świerczuk, na wolne pole, świetne zagranie, ale słupek. 2 godziny oglądania. To jak będzie weekend, to będzie fajnie, to by można oglądać. Dobra, zmienimy Wilka. Filipi wejdzie. Tara, tara, tara. 3 minuty. No, powinniśmy to wygrać. Budziłek na Halberga. Łobodziński. To on jeszcze gra w piłkę? Bruszczagini, Wieteska, Bajot, Zachorski, Filippi, Król Tomasz. Król Tomasz traci, ale Kisiel, no, to jest zwycięstwo. Koniec meczu, wygraliśmy 2-1. Znakomicie. Nawet ich pochwalę. No i pięknie, 2-1, dokładnie, dzięki Kasi. Stream pewnie na weekendzie, no to kurde. No kapa, znaczy zobaczę, no w ogóle, czy, nie wiem czy będę, bo w sobotę idę robić w nowym domu, więc trudno powiedzieć czy będę, ale no postaram się. Jebać. I znowu Bajot najlepszy. Brameczka, asysta. Panowie, a myśleliście może by nagrać same poradniki, na przykład taktyka na mocny team, taktyka na słaby team, jak ustawić treningi, jakich zawodników sprowadzać i tym podobne. Wiesz co, Mrchalski, ja to jestem taki spontan, czyli w sumie zawsze tylko taka metoda prób i błędów, więc nie umiałbym nikomu tak dobrze poradzić, no. Fajna sprawa, jeśli rzeczywiście ogarniasz. No fajna, fajna, dokładnie, ale ja na przykład nie czuję się na tyle mocny, żeby na przykład, nie wiem, komuś coś tam, nie wiem, poradzić. Ale u Kasiego 9, proszę bardzo. U legendy FMA, u polskiej legendy FMA będzie po prostu poradniki. Dobra, lecimy. 6 dni do Bełchatowa. Spróbuj wypożyczyć Stanciu do Górnika. A to jest w ogóle możliwe? I w ogóle z jakimi pieniędzmi? Nawet mi go nie znajduje. Chamstwa, ej, dałem naprawdę dupy normalnie z tym, że dałem tą małą bazę danych. No ale niestety nic na to nie poradzę. Julierme usunięty z listy życzeń, no trudno. Taktyka na mocy zespół, defensywna. Sprawdziłem w praktyce. Błąd prosi, aha, o rozmowę na temat. Nie gra pewnie. W następnym miesiącu zagrasz i zrobimy to, co Kasi mówi. Rezerwy, mecze, zaplanuj. Seria sparingów, ciach, ciach, ciach. W sumie tam obojętne, z kim będą grali, bez znaczenia. Nie no, Bełchatów 3 razy, to może troszeczkę źle. Okej. Okay. Zaplanuj sparingi. Lecimy dalej. Dobra, Bełchatów 2 razy, trudno. Energy Cottbus, Sigma i Salzburg. Niech będzie. Co tam się dzieje? Narka jutro na rano plus wyjazd. No, powodzenia i Karot, nie? Tam dobrego wyjazdu. Spokojnego weekendziku może. Są plany dobre na rozwój kanału, więc czekajcie cierpliwie. Moje Coventry City w drugim sezonie pokonało napastników Manchester United, najmocniejszy skład. No, więc lecimy. Mecze towarzyskie, oczywiście przyjęte propozycje i ogarniemy to. Ogranie meczowe. A ja już mam pewien szalony
kogo ściągnąć do drużyny, jak gram mocniejszą Balanten, Colu, Fiero. Dokładnie, ale ja miałem to samo w poprzednim FM-ie, też miałem szablon po prostu. Ale powiem szczerze, że później robiło mi się to nudne. Bo tak sprowadzałem ciągle tych samych graczy i tak. No nie, coś mi w tym nie pasowało, wiecie? Jezu, mógłbyś gołębiu nie hałasować? Internet działa. Co za papuga? Wszyscy biorą Balantę. Ja się staram innych zawodników co karierę. No i to jest w sumie najlepsze podejście. Bo tak grać ciągle tymi samymi to też takie. Ale Balanta w poprzednim FM-ie był kozak. Nie wiem jak w tym w sumie. Dajcie mi 10 sekund. 10 sekund, 15 mi dajcie. Bysiek, a jak wyprowadzać ten zespół z sumy? Czasem dostawać większy hajs na transfery, czy bieda? Ej, co sezon powinno się chyba ten. Dobra, już jestem. Ej, zaraz będę musiał zrobić cięcie, bo już powoli klatki gubię. Sorry, Kasi, nie mogłem się oprzeć. Legenda musi być u mnie po prostu wyróżniona. Wybacz. Potrzebuję środkowego obrońcy zapoznana, bo odchodzi za darmo. Kuprasialdo. Ja mam Rasiaka na przykład tego. Znaczy śmiali się na tym na czacie, że ten, że Rasiak, czyli Zachorski, że drugi Rasiak. Phil Jones młody i ma potencjał. Czy jedynie można polegać na graczach, którzy ci się rozwinęli? Jakoś porządnie? Kupić klasowego to nie stać. No, problem jest z tym właśnie, że żeby ich rozwijać, to też trzeba mieć tą bazę rozwiniętą. Cassie dał mi 5 sekund. Wróciłem wcześniej, Cassie. No teraz widać, że Cassie to Cassie. Od razu rzuca się ten w oczy. No, dokładnie, zawsze było. Zawsze było. Cassie kiedyś ten w FM-ie, ale tym pierwszym, który nagrywał, w 11 chyba, tak? Dobrze pamiętam. To tam komuś udowadniał nawet różnicę finansowe z pierwszej ligi polskiej do drugiej, bo ktoś tam się wykucał, że w ogóle nie ma różnicy. A miał rację, że jest, więc na transfery też co awans na pewno jest. Tak różowo nie było, do zaplecza Ekstraklasy jechałem na wypożyczeniach. Zobacz, ja jestem górnikiem Łęczną na pierwszym miejscu i też jadę cały sezon na wypożyczeniach. Dobra, chłopaki. Zrobię cięcie sobie szybkie i zaraz do was wracam.